Wikipedia Pro o statusie wyrobu medycznego to seria najczęściej wybieranych programów multimedialnych przez logopedów w szkołach, przedszkolach i poradniach. Seria powstała przy udziale praktyków z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu logopedycznych narzędzi multimedialnych i jest rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. Programy są przeznaczone dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem, a także pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Każdy z programów można wykorzystać podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. W pakiecie Platinum znajduje się w sumie 14 modułów logopedycznych oraz 5 programów gier wspierających terapię. Przyjrzymy się teraz, jak wykorzystać interaktywne gry logopedyczne na monitorze Samsung Flip 2 lub innym urządzeniu podczas zajęć. Zapraszam Państwa na krótki pokaz, w czasie którego przedstawię sposoby wykorzystania zestawu laptop oraz monitor interaktywny Samsung w pracy indywidualnej, w terapii grupowej, jak również w modelu mieszanym, to znaczy takim, gdy część dzieci znajduje się z nami w tym samym pomieszczeniu, a część łączy się z nami zdalnie. Wykorzystam do tego możliwości, które stwarza monitor Samsunga. Żeby połączyć ze sobą te dwa elementy, czyli nasz laptop, na którym znajduje się oprogramowanie razem z monitorem, możemy wykorzystać dwie drogi. Pierwszą z nich będzie połączenie poprzez kabel. Wykorzystamy do tego standardowy kabel HDMI oraz kabel USB. HDMI będziemy przesyłali dźwięk i obraz, USB będziemy przesyłali dotyk, dzięki czemu monitor będzie wykonywał nasze polecenia poprzez dotyk. Drugą możliwością połączenia ze sobą laptopa oraz monitora jest droga powietrzna, czyli poprzez sieć bezprzewodową. Wówczas obraz z naszego laptopa możemy na dużą odległość wysłać do monitora. Niezależnie od tego, który z tych wariantów wybierzemy, połączymy ze sobą te dwa urządzenia i będziemy mogli przekazać obraz bezpośrednio na monitor. W naszym dzisiejszym przykładzie połączyłem się za pośrednictwem kabli, dlatego wybiorę opcję HDMI. Na ekranie widzę już pulpit laptopa, który stoi tutaj przede mną na biurku. I ten ekranik, który się właśnie pokazał, mogę teraz albo umieścić w dowolnej części laptopa po to, żeby obok na przykład prowadzić notatki, ewentualnie mogę go rozszerzyć na cały dostępny ekran. Przyjrzyjmy się teraz, jak wykorzystać możliwości programu Logopedia Pro pakiet Platinum w połączeniu z monitorem. Uruchamiam program Logopedia. Powiększę go sobie na cały ekran. Dzięki możliwościom, jakie stwarza program Logopedia Pro, mogę przygotować sobie bazę pacjentów i w tym momencie zalogować pacjenta, który ma wykonać ćwiczenia, które przygotowałem, ale możemy również pracować na zajęciach grupowych. Na zakładce diagnoza mam do dyspozycji określone narzędzia, kwestionariusze. Można tutaj zapisać wyniki swoich prac. Terapia to miejsce na przerobiony materiał przez dzieci, a my przyjrzymy się teraz możliwościom wykorzystania kilku ćwiczeń. Przejdę do szeregu syczącego. Głoska S, która jest pierwsza na liście, będzie dla nas dzisiaj przykładem. Jesteśmy mustaki, bo pięknie mówimy. Wymawiaj słowa ładnie, to ci nagrodzimy. A żeby się uczyć, a także i bawić, najpierw wypada się ładnie przedstawić. Wybierz stworka muftaka, z którym chcesz się uczyć. Następnie kliknij na przycisk Start. Zgodnie z poleceniem wybieram jednego ze stworków i klikam przycisk Start. Teraz słowuś, który został wybrany przed chwilką, jaka ta postać przewodnia, będzie razem z nami wykonywał dzisiejsze ćwiczenia. Przejdę na jeden z pierwszych ekranów. Posłuchajmy, co jest do zrobienia. Posłuchaj głoski S. Następnie ułóż usta tak, jak dziewczynka na zdjęciu. Spróbuj poprawnie wymówić tę głoskę. W celu
wykonania tego ćwiczenia będę potrzebował mikrofon, który również jest elementem zestawu. Najpierw odsłucham nagranie, a następnie sam wykonam to ćwiczenie. Po nagraniu mogę odsłuchać swój głos. Tak samo będziemy pracowali z dziećmi. To tutaj dzieci będą nagrywały swoje głosy, następnie odsłuchiwały je, a w programie zachowa się nagranie do późniejszego odtworzenia. W ten sposób obsługa aplikacji całkowicie została przeniesiona na monitor. Wszystkie czynności wykonuje tylko i wyłącznie już teraz z monitorem. Kolejne ćwiczenie to również nagrywanie. Wykonajmy może pierwszy przykład. Sy. 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 Jeżeli dziecko w ten sposób odtworzy wzorcowe nagranie, możemy za takie prawidłowe wykonanie ćwiczenia przyznać nagrodę. Nagrodę odsłaniamy słoneczko i jeśli wszystkie ćwiczenia zostaną wykonane, pojawi się również dodatkowa animacja, która jest nagrodą za wykonanie poprawnego ćwiczenia. Kolejny rodzaj ćwiczeń to na przykład ukryte obrazki. I tutaj za wykonanie poprawnego ćwiczenia będą się odsłaniały poszczególne części obrazka. Ysy. Spróbujmy. Ysy. Ysy. Jeśli prawidłowo dziecko odwzoruje dźwięk, wówczas możemy odsłonić fragment obrazka. Kolejny przykład ćwiczenia to łączenie w pary. Schemat jest bardzo podobny. Nagrywamy swój dźwięk, odtwarzamy, a następnie powinniśmy prawidłowo dokonać połączenia. Pasek. Wykorzystanie monitora do tego ćwiczenia pozwala na łączenie ze sobą poszczególnych wyrazów z obrazkami z wykorzystaniem piórka, które jest dołączone do monitora. Miska. Pisanka. Jeśli wykonam to ćwiczenie niepoprawnie, to odpowiedni komunikat dźwiękowy mnie o tym poinformuje. Jeśli natomiast ćwiczenie całe wykonam poprawnie, również będzie dla mnie nagroda. Kolejny pomysł na wykorzystanie i połączenie monitora w trakcie zajęć to na przykład puzzle. Te puzzle to zestawienia dwuwyrazowe z głoską S. W pierwszej części tego ćwiczenia, tak jak do tej pory, powinniśmy odsłuchać nagrania. Samochód osobowy. Następnie je nagrać. Samochód osobowy. Samochód osobowy. Jeśli poprawnie zostało nagrane, wypowiedziane przez dziecko zestawienie dwuwyrazowe, to możemy przystąpić do układanki. I tutaj również, jeśli poprawnie ułożę puzzle w nagrodę, będę mógł zobaczyć krótką animację, która została dołączona do tego ćwiczenia. Zobaczmy, czy mi się uda. Jak widać, powoli już nabiera kształtów. Jeszcze drobne poprawki. Nie, tutaj komin był poprawnie. Jeśli zakończę, to wtedy uruchamia się nagroda. I możemy wybrać się na krótką przejażdżkę razem z naszym kierowcą. W ten sposób obsługa aplikacji została całkowicie przeniesiona na monitor. Ale to nie wszystko. Możemy zrobić jeszcze dużo więcej. Może takim przykładem wykorzystania możliwości monitora będzie podłączenie na przykład kart pracy. Wykorzystam jedną z kart pracy, które są dołączone do mojej aplikacji. I w tej karcie pracy zamieszczonych jest kilka obrazków. I teraz za pośrednictwem monitora i pędzli, które tutaj znajdują się dzisiaj ze mną w studio, pokolorujemy wybrane obrazki. Zanim jednak zacznę kolorować, zmniejszę na chwileczkę obraz, który przed chwilą wykorzystywałem i przełączę mój monitor w tryb pędzla. Do tej pory był on w trybie długopisu, dlatego że wszystko, co wykonywałem, wszystkie ruchy polecenia w
Właśnie dzięki temu długopisowi mogły się zrealizować. Teraz, ponieważ chcę malować, przełączę się w tryb pędzla i wybiorę na przykład obraz olejny. Jak widać, monitor przełączył się w tryb malowania. Jeszcze raz połączę się z moim komputerem. I teraz wybiorę obrazek, który chciałbym pomalować. Na początek, dzięki narzędziu do przechwytywania fragmentu ekranu, wybiorę na przykład sarenkę i specjalna ikonka Zrób zdjęcie zapisuje zdjęcie na tak zwanej rolce, czyli wewnątrz samego monitora. Drugie zdjęcie, które jeszcze chciałbym przechwycić, pierwsze już na mnie czeka, teraz przechwyćmy jeszcze jedno. Drugie zdjęcie to na przykład sanki i podobnie. Przechwytuję fragment ekranu i wykonuję zdjęcie. Gdy tak przygotuję sobie obszar do malowania, mogę na chwilkę zamknąć ekran z połączeniem z komputera, a tutaj pojawiły się dwa obrazki. Powiększam. Drugi obrazek również mogę powiększyć. I teraz już mogę przystąpić do malowania. Odkładam piórko i z wykorzystaniem pędzla będę teraz dalej malował. Wybieram sobie kolor. Pomalujmy na przykład sanki. Wybieram sobie kolor czerwony. Zanim zacznę kolorować, muszę zapisać obrazek na moim ekranie. I teraz mogę już, tak, teraz już mogę przystąpić do kolorowania. Jeśli ten pędzelek jest za gruby, to wezmę sobie może jakiś cieńszy. I w tym momencie mam już część malunku zrobioną. Oczywiście nie ja, to jest ćwiczenie dla dzieci, to one będą tutaj wykonywały te ćwiczenia. Ja jedynie podpowiadam, jak użyć poszczególnych kolorów czy pędzelków. W momencie, gdy taki obrazek powstanie, gdy dzieci pokolorują, pomalują te obrazki, zarówno jeden, jak i drugi, na zakończenie, w nagrodę mogę im te obrazki wysłać na kilka sposobów. Sposób pierwszy, korzystając z możliwości, które posiada monitor do wyeksportowania danych, mogę na przykład taki obrazek wysłać poprzez pocztę elektroniczną. Klikam opcję e-mail, czekam chwilkę, aż program przygotuje kartę do wysłania. Następnie podaję adresata lub adresatów, do których taka wiadomość ma trafić i wysyłam wiadomość na przykład do tego dziecka, które narysowało ten obrazek lub do całej grupy. Wiadomość wysłana pomyślnie, zatem dzieci w tym momencie otrzymały od nas poprzez pocztę elektroniczną obrazek. Mogę też taki obrazek wysłać z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Jeśli skorzystamy z telefonu lub tabletu, to po zainstalowaniu aplikacji, która nazywa się tak jak monitor, Samsung Flip, po zainstalowaniu tej aplikacji i uruchomieniu jej na urządzeniu mobilnym, mogę również z wykorzystaniem modułu Eksportuj wysłać bezpośrednio na telefon komórkowy. Program w momencie uruchomienia wygeneruje specjalny kod i wystarczy, że ten kod zeskanuje z wykorzystaniem urządzenia. Po zeskanowaniu kodu na moje urządzenie jest przesyłany obrazek, który przed chwileczką pokolorowaliśmy i w tym momencie na obrazku pojawia się dokładnie ta sama karta, którą w czasie zajęć dzieci pokolorowały. Trzecia możliwość przesłania pracy, którą zrobiliśmy, to dysk sieciowy. Jeżeli nasze materiały, które w czasie zajęć stworzymy, które dzieci pokolorują, chcielibyśmy zapisać w jednym miejscu, to dzięki temu, że monitor łączy się z zasobami sieciowymi, na przykład z dyskiem sieciowym OneDrive, możemy takie informacje, takie materiały również tam przechowywać. Zatem dysk sieciowy, USB to kolejny pomysł na zapisanie pracy, no i oczywiście drukuj, jeśli drukarka miałaby również możliwość połączenia sieciowego, to poprzez monitor bezpośrednio na drukarkę wyślemy takie materiały. W ten sposób zobaczyli Państwo możliwości połączenia programu Logopedia Pro Platinum razem z monitorem Samsung. Jeśli natomiast chcielibyśmy, aby to wszystko, co wykonujemy tutaj w sali,
w czasie terapii grupowej również zobaczyły dzieci, które są na przykład w domu, możemy podłączyć pokój wideokonferencyjny i poprzez ten pokój wideokonferencyjny wysłać obraz z tym, co dzieje się na naszych zajęciach. Zobaczmy, jak to wygląda. Połączę się jeszcze raz z moim komputerem. Zamknę kartę pracy. Wyłączę na chwilkę program Logopedia. I teraz połączymy się z pokojem wideokonferencyjnym. Otwarłem spotkanie, dołączę do tego spotkania i poczekam, aż dzieci, które zostały zaproszone na zajęcia, które biorą udział w tych zajęciach, również się podłączą. Gdy będziemy już wspólnie na tych zajęciach podłączeni, wtedy dzięki możliwości udostępniania ekranu, jeżeli udostępnię ekran, to teraz wystarczy, że uruchomię program Logopedia. Jeszcze raz wybiorę ćwiczenie, na przykład, tak jak poprzednio, szereg syczący głoska s. Jesteśmy muftaki. W tej chwili wybrałem stworka już troszkę szybciej i wszystkie ćwiczenia, które wykonuję na monitorze, bezpośrednio każdy mój ruch, wszystkie moje działania zostają przesyłane do tych dzieci, które w domu oglądają cały przebieg zajęć. Zatem monitor, Logopedia i połączenie internetowe to jest zestawienie, które pozwala nam na prowadzenie zajęć zdalnych. Zatrzymam prezentowanie i wyłączę Logopedię. Zobaczmy teraz, jak wykorzystać program Logopedia Logogry, który służy wspieraniu rozwoju mowy. Również dokonałem połączenia pomiędzy komputerem i monitorem. Dalszą część będę przeprowadzał całkowicie z wykorzystaniem tylko i wyłącznie monitora. Gry, które w tej chwili zostały uruchomione, będę obsługiwał z wykorzystaniem piórka i poszczególnych zabaw, które są w tej grze zamieszczone. Na początek może wybierzmy grę Logomalarz. W tej grze zadaniem dzieci będzie narysowanie kotka, z tym, że rysunek powstanie w bardzo nietypowy sposób. Dziecko, mówiąc do mikrofonu, będzie uruchamiało wirtualny ołówek, który narysuje kotka. W momencie, gdy dziecko będzie do mikrofonu mówiło, wówczas na ekranie pojawi się kotek. Natomiast gdy głos zaniknie, kredka zatrzymuje się i nie rysuje dalej. Zatem naszym zadaniem będzie w tym ćwiczeniu tak długo mówić do mikrofonu, tak długo wydawać dźwięki, aż na ekranie pojawi się cały kotek. Kotek już prawie gotowy. Ja jeszcze na chwilkę zawieszam głos. I tutaj, gdy widzimy łapki, które powstają, w momencie, gdy ja zatrzymuję głos, również zatrzymuje się ołówek. Zatem doprowadźmy ten rysunek do końca. W tym momencie na ekranie pojawił nam się już prawie cały kotek. Zatem należy się nagroda. Nagrodą może być na przykład przesłanie tego obrazka dla dziecka, które wykonało to dzieło. I tutaj również przyjdzie nam monitor z pomocą. Zaznaczę obszar, który chciałbym przesłać jako nagrodę dla dziecka lub dla całej grupy, która bierze udział w zajęciach. Wykonuję zdjęcie. Zdjęcie zostaje zapisane na rolce, czyli w specjalnym miejscu w aplikacji, w którym przechowywane są wszystkie informacje. Na chwilkę rozłączę się z moim komputerem i kotek pojawił się na rolce. Ponieważ brakuje mi miejsca, powinienem dodać kolejną rolkę, tak żeby zarówno kotek, jak i wszystkie poprzednie rysunki, które wykonywałem, również się tutaj znalazły. Takie informacje, które znajdą się na mojej rolce, podobnie jak poprzednio, eksportuj e-mail i na przykład poprzez pocztę elektroniczną również i ten rysunek zostanie wysłany. Jeśli nie chcę wysyłać, drukuję, zapisuję na pendrive'ie albo na dysku sieciowym. To wszystko dzięki możliwościom, które stwarza monitor Samsung.
Zobaczmy teraz, jak wykorzystać program Zabawy Słowem, który podnosi sprawność językową dzieci. W tym celu uruchamiam na monitorze program i po uruchomieniu wybiorę jedną z jednostek tematycznych. Zajrzyjmy teraz do ćwiczenia siódmego, w którym dzięki monitorowi i specjalnemu długopisowi możemy zaznaczać, wskazywać poszczególne osoby lub obiekty. Policjant. A program będzie je nazywał. Samochód. Pan. Gdy dziecko wykona całe ćwiczenie, możemy sięgnąć po karty pracy. Pierwsza z kart pracy, którą wybrałem, wymaga pokolorowania sygnalizacji świetlnej. I tutaj również z pomocą przychodzi nam monitor. Przechwycę kawałek ekranu, na którym znajduje się sygnalizator, na przykład taki. I następnie zapiszę go w moim monitorze. Po zapisaniu tutaj znajduje się sygnalizator. Na moment rozłączę się z komputerem i teraz znowu sięgniemy po pędzle i namalujemy sygnalizację świetlną. Jeszcze zanim zacznę malować, zapiszę sygnalizator na monitorze i teraz już mogę przystąpić do zamalowania poszczególnych świateł. Czerwone, żółte, zielone. Tutaj już dzieci będą kolorowały sygnalizację. I podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich ćwiczeń, również na zakończenie tego ćwiczenia możemy podzielić się z takim zdjęciem, wysłać do naszych dzieci, do rodziców dzieci te zdjęcia, tak aby została pamiątka i jednocześnie nagroda po wykonaniu ćwiczenia. Jak Państwo widzą, pomysłowe materiały multimedialne stwarzają wiele możliwości twórczej pracy. Praca z programami EduSensus zapewnia atrakcyjny, a jednocześnie wzorowy merytorycznie przebieg zajęć. Polecam wykorzystanie programów z serii Logopedia Pro w Państwa placówce, szczególnie na urządzeniu Samsung Flip 2.